Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Jak dobrze wiecie, historie ludzkości kształtują nie tylko ludzie, również pogoda, zwierzęta, szeroko pojęta natura, do której należy też zaliczyć pewne substancje. Jedne dają bogactwo, inne pomagają spokojniej żyć, jeszcze inne sprawiają, że żywność jest dłużej świeża. No i oczywiście, ktoś może powiedzieć, że ale zaraz, zaraz, takie złoto czy sól to się przecież przyczyniły do wielu tragedii. Ludzie się przez nie mordowali. No dobra, jasne, że tak, tylko to nie jest wina tych substancji, tylko jak zwykle ludzi, natomiast gdyby nie one. To ludzkość byłaby w zupełnie innym miejscu. O jakim starożytnym celebrycie można w sumie powiedzieć, że umarł na gorączkę złota? W jak ciemnej kropce byłoby państwo Kazimierza Wielkiego, gdyby nie sól? Jaka substancja sprawiła, że krzyżacy niestety bardzo się wzbogacili? I czemu za Henryka VIII każdy chłop w Anglii musiał hodować konopie? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od rzeczy najbardziej pożądanej w historii, chyba. Oczywiście chodzi o złoto. No właśnie, czemu ludzie tak potwornie go pragną? Na bank nie z uwagi na jego trwałość, w sensie twardość. Zbroja ze szczerego złota byłaby bardzo niepraktycznym pomysłem, ponieważ, po pierwsze, byłaby potwornie ciężka, a po drugie, chroniłaby nas przed czasami porównywalnie skutecznie, co zbroja z tektury. Zatem zginęlibyśmy pewnie bardzo szybko, za to świetnie byśmy wyglądali. No właśnie. To właściwości estetyczne złota okazały się kluczowe. Bardzo szybko zauważono, że złoto praktycznie nieś nie dzieje. Inne metale w zdecydowanej większości są szare, jak polskie blokowiska. Natomiast złoto świeci się jak wiadomo, jakiemu zwierzęciu wiadomo co. No i jest jeszcze miękkim metalem, więc łatwo z niego robić ozdoby. No ale dobra, bo jest jeszcze miedź. też metal kolorowy, łatwy w obróbce. Więc czemu nie pragną tak ludzie miedzi? Ha! Tutaj wjeżdża czynnik, który od tysiącleci decyduje o tym, czy coś jest elitarne, czy nie. Prosta zasada, której wcale nie wymyślili marketingowcy w XX wieku, tylko jest znana od bardzo, bardzo dawna: żeby coś było elitarne, to musi być tego ograniczona ilość. Jeżeli coś może mieć każdy, to to jest żadna atrakcja, bo w ten sposób mając coś takiego, nie manifestuje się na przykład swojego wielkiego bogactwa, albo co za tym idzie, swojej potęgi. Tak było w Europie i nazwijmy to szeroko pojętych okolicach. Tutaj było dosyć niewiele tego złota, więc jak ktoś miał go sporo, to znaczy, że był kimś, na przykład władcą, na przykład Egiptu. Każdy z nas zna osobę, która lubi szpanować swoim bogactwem, jednak kim ta osoba by nie była, nijak ma się, do Ptolemeusza II Filadelfosa, który rządził państwem piramid w III wieku przed naszą erą i kazał w pewnym momencie swoim artystom, rzemieślnikom wykonać wielkiego, złotego, i jeśli myślicie, że powiem teraz Penisa, to macie oczywiście rację. Ogromne bydle to było. Sześć metrów przynajmniej, i jeszcze wieńczyła go gwiazda, bo czemu nie? Dopowiedz, że biedaku, że gwiazda też ze złota. Żeby nie było. Gwiazda też ze złota była. Tak czy inaczej, złoto bardzo lubili też starożytni Rzymianie, ale nikomu nie uderzyło do głowy. Tak mocno jak Markowi Licyniuszowi Krasusowi, bardzo ważnemu politykowi, który w 53 roku przed naszą erą poprowadził rzymskich wojowników do walk z Partami. Jednak tak się niefortunnie historia dla Rzymian potoczyła, że zostali oni pobici, a samemu Markowi nie udało się uciec. Partowie doskonale wiedzieli, jaką szychę udało im się złapać, ale stwierdzili, że nie będą się bawić w jakieś okupy i tego typu rzeczy. Najwyraźniej złota mieli pod dostatkiem, a przynajmniej wystarczająco dużo, żeby je roztopić i nalać Markowi do gardła. Jeszcze pytając ironicznie, jak mu smakuje, jak się spodziewacie, nie przeżył, żeby odpowiedzieć. W średniowieczu ranga złota jeszcze wzrosła. Nie muszę Was chyba w tej kwestii zbyt mocno uświadamiać. Zwiększono też wydobycie, ale tak jak już wspominałem, w Europie i szeroko pojętych okolicach było stosunkowo niewiele tego złota. Szukano nowych złóż, ale wiele wskazywało na to, że już niedługo skończą się miejsca, w których można by było szukać, i wtedy Europejczykom z nieba spadł nowy świat. Jednak odkrycie Ameryki przez białych. Stanowiło początek bardzo ciężkiego okresu dla mieszkającej tam ludności. Kiedy Hiszpanie zorientowali się, ile złota mają Inkowie i Aztekowie, to najpierw byli w ciężkim szoku, a jak się tylko z niego otrząsnęli, to ruszyli na podbój. Odbierali każde złoto, na jakim tylko mogli położyć łapy czy to w formie biżuterii, czy różnego rodzaju zdobień a tubylcy długo nie mogli zrozumieć, czemu się tym białasom tak oczka świecą, jak tylko zobaczą złoto. Czemu? Ponieważ było go u nich tyle, że nie uważali złota za jakąś szczególnie cenną substancję. Było dla nich tak wartościowe, jak dla nas dzisiaj, nie wiem, styropian. Na przykład jedną ze świątyń z zewnątrz i od środka pokryto złotem. No bo w sumie dużo tego materiału, nawet spoko to wygląda, to czemu nie? Ale żeby tym od razu szpanować, nie no, to bez przesady. Tymczasem konkwistadorzy grabili co się dało i mam tutaj na myśli oczywiście złoto, a nie liście. Tak czy inaczej, przetapiali to w sztaby i wysyłali do Hiszpanii, która dojąc nowy świat, szybko stała się najbogatszym państwem świata, przynajmniej na jakiś czas. Czym budziła oczywiście zazdrość innych państw, innych władców. Wielu z tych władców nie było stać na drogie zamorskie podboje, to też próbowali skombinować złoto inaczej zatrudniając alchemików, czyli gości, którzy twierdzili, że chyba wiedzą, jak zrobić złoto w zaciszu laboratorium. Jednym z takich władców był nasz August Mocny. Jego alchemik co prawda nie odkrył, jak zamienić ołów w złoto, co byłoby zbawienne dla budżetu, ale przypadkiem przy okazji odkrył, jak robić porcelanę, co też okazało się całkiem opłacalne, ale oczywiście nie tak jak złoto, które przez wieki było podstawą światowej ekonomii, jeszcze w XX wieku. Teoretycznie każdy banknot miał pokrycie w rezerwach złota. Mogliśmy iść do banku i zażądać wymiany banknotu na ekwiwalent w złocie i najpewniej by nam się udało. Natomiast dzisiaj, gdybyśmy poszli do MBP i poprosili o coś takiego, to by nas zabito śmiechem najpewniej. Od pewnego bowiem momentu rozwój gospodarki zaczął wyprzedzać światowe rezerwy złota, no i ten system musiał paść, a upadek przyspieszyły jeszcze dwie wojny światowe i związany z nimi fakt, że po nich trzeba było robić dosyć drogie remonty całych państw. Od tej pory państwa regularnie drukują pieniądze bez pokrycia w złocie, i stąd bliska nam ostatnimi czasy inflacja. A jak już jesteśmy przy rzeczach bliskich nam, to kolejnym ważnym, naturalnym bogactwem, z którego nasze strony słyną, jest bursztyn. Chociaż szczyt, jeśli chodzi o moc nabywczą, ma już raczej za sobą. Tak czy inaczej, bursztyn, czyli skamieniała żywica, czasem z jakimś komarem czy innym małym zwierzem w środku, chodliwym towarem był już w Neolicie, ale swój szczyt przeżywał w starożytności i średniowieczu. A mnóstwo, jak też zapewne wiecie, bursztynu. Było nad Bałtykiem. Z naszych ziem na południe Europy trafiał za sprawą szlaku bursztynowego, który oczywiście stworzyli Rzymianie, ale to nie tak, że to była jedna droga. Z czasem to się rozrosło do całej sieci tras, którymi nasz bursztyn trafiał w naprawdę egzotyczne miejsca, chociażby do Egiptu. Do tej sieci należały również szlaki morskie, bo przybywszy do nas kupiec po prostu głupi by był, gdyby będąc już u nas przy okazji nie wziął, nie kupił trochę bursztynu, który mógł znakomicie sprzedać gdzie indziej. Swoją drogą bursztynu używano również jako środka płatniczego i tak za sprawą kolejnych i kolejnych transakcji nasz bursztyn trafiał w, jak już wspomniałem, naprawdę odległe miejsca. Nikt jednak tak nie kochał bursztynu z nadbałtyku jak starożytni Rzymianie, którzy mieli jednak specyficzną legendę, teorię co do tego skąd się bursztyn wziął. Otóż według tej legendy to był skamieniały mocz Rysia. Imperium rzymskie upadło, kurs bursztynu nieco spadł, ale nadal był to bardzo cenny surowiec, o czym przekonali się chociażby krzyżacy. Kiedy ci przybyli na nasze ziemię, to z jakiegoś powodu nie zdawali sobie sprawy, jak obłędnie cenny jest bursztyn, to też pozwalali go zbierać lokalnym rybakom, ale stwierdzili, że coś dość szybko ci prości ludzie się bogacą i momentalnie zdali sobie sprawę z tego, że a to pewnie za sprawą handlu bursztynem. To też chłopaki w białych płaszczach błyskawicznie zarządzili, że od tej pory tylko oni mogą pozyskiwać bursztyn i handlować nim i to był niestety strzał w dychę. Handel bursztynem szybko stał się jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki zakonu. Krzyżacy sprzedawali bursztyn z nadbałtyku bursztynnikom z Brugi i Lubeki, a oni wytwarzali ozdoby dla europejskich elit czy zdobienia na potrzeby kościoła. Tak czy inaczej, za surowiec płacili krocie, co niestety bardzo przyczyniło się do wzrostu potęgi krzyżaków, którzy byli przez długie, długie lata naszą solą w oku. A propos soli, ale przejście nice. zasadził! Panie, bierz pan mojego Nobla! Dziękuję bardzo. Dzisiaj, jak komuś powiemy, że przesoliliśmy zupę, to raczej ten ktoś nie uzna nas za bogaczy wyłącznie na podstawie tej informacji. Dziś sól jest względnie niedroga, jednak kiedyś zdecydowanie nie każdy mógł sobie na nią pozwolić. Dzisiaj też raczej niewiele osób, sięgając po sól, a robimy to przecież dość często, myśli sobie: Kurczę, ale ta substancja wpłynęła na historię. Tymczasem, to prawda swojego czasu sól kształtowała Którędy biegną szlaki handlowe, pozwalała rosnąć imperium, ale przede wszystkim dzięki soli ludzkość mogła wskoczyć na kolejny cywilizacyjny szczebelek. W sumie warto wiedzieć, że sól można pozyskać na dwa sposoby: albo przez odparowanie wody morskiej, albo przez wykopanie bryły z ziemi, jak węgiel. Swoją drogą ślady takiego wydobywania soli sięgają już nawet 6000 lat. Ale dobra, najważniejsza kwestia kiego diabła była ludziom sól przed długimi, długimi wiekami. Przede wszystkim do konserwowania żywności. Już starożytni odkryli, że mięso jest dłużej trwałe, jak się je posoli. Oczywiście nie mieli prawa wiedzieć, na czym to polega, że sól uniemożliwia rozwój bakterii itd. Dla nich liczył się efekt, a ten był naprawdę istotny. Starożytni Rzymianie tak cenili właściwości soli, że nie tylko tworzyli specjalne drogi, żeby transportować drogocenną sól z nad Adriatyku do stolicy Imperium, ale tworzyli specjalne systemy basenów, żeby odparowywać wodę morską i w ten sposób sól pozyskiwać. Pierwszy basen był do odfiltrowanie nieczystości, a później woda wpływała do kolejnych, dosyć płytkich. Tam parowała i zostawała sama sól, której rozsypanie wiele osób i dzisiaj uważa za zapowiedź czegoś złego, ale już wieki temu tak uważano i nie ma lepszego chyba dowodu niż ostatnia wieczerza Da tak jest, w tym kultowym dziele Judasz przypadkiem rozsypuje sól, co ma być zapowiedzią jego rychłej zdrady. Nie widzieliście tego nigdy? Nic dziwnego, bo na oryginale nie widać tego od bardzo dawna, ponieważ na fresku farby zdążyły już wyblaknąć w wielu miejscach. Na szczęście jeden z uczniów Leonarda zrobił kopię na płótnie, używając farb olejnych i dzięki temu znamy wiele szczegółów, które już na fresku, na oryginale się zatarły. W tym właśnie motyw Judasza i soli. Jako że, jak już wiecie, sól miała bardzo dużą wartość, to używano jej też jako środka płatniczego, ale nie tylko tak jak sobie pewnie wyobrażacie. Bo w Abysynii robiono normalnie monety z soli kamiennej i to był oficjalny środek płatniczy w tym królestwie. U nas nie było monet z soli, ale Wpływy z żup solnych, czyli z kopalni soli, z handlu solą stanowiły gigantyczny procent wpływów do państwowego budżetu. W kraju Kazimierza Wielkiego to było jakieś 30% przychodów do skarbca. 30%! Nie ma się co dziwić, że Kazik wypuścił statut żupny, który dokładnie regulował, kto i jak może sól pozyskiwać i nią potem handlować. Do tej pory tak sobie gadamy o substancjach, które przez ludzkość zostały docenione już tysiące lat temu, jednak natura cały czas potrafi nas zaskakiwać i nie ma chyba lepszego przykładu niż kanabidiol, znany może trochę bardziej jako CBD. Skąd się CBD bierze? Z konopi, ale zanim w takim razie przejdziemy do samego CBD, to trochę fajnych rzeczy o samych konopiach, których jest mnóstwo gatunków i z których ludzkość czerpie korzyści już od naprawdę bardzo dawna. Przez setki lat konopie były używane jako materiał, z którego robi się tkaniny. To przyszło z Azji i trend ten zażarł bardzo mocno w starożytnym Rzymie. W sumie nic dziwnego, bo konopne włókna, nie dość że są wytrzymałe, to jeszcze przepuszczają dużo powietrza. Konopnymi ciuchami jarał się chociażby Herodot, ale nie tak mocno jak żyjący trochę później i trochę dalej miłośnik kobiet, i jak się okazuje, również konopi, Henryk VIII. W pewnym momencie wydał rozporządzenie, które nakazywało każdemu poddanemu mu gospodarstwu wygospodarować odrobinę ziemi, gdzie uprawiane będą właśnie konopie, ale nie tylko na własne odzieżowe potrzeby, ale też po to, żeby te konopie później trafiały do państwa, które będzie z nich robiło liny, ciuchy i sprzedawało z zyskiem. Naturalnie to nie tak, że to Heniek VIII te liny konopne wymyślił. Nic z tych rzeczy. Już dużo wcześniej robiono konopne sznury, również na naszych ziemiach. Co więcej, Słowianie robili też olej konopny, a na niektórych naszych terenach do dziś robi się zupę, siemieniotkę, którą uważano swojego czasu za leczniczą i mieli trochę nasi nosa w tej sprawie, można to tak powiedzieć. Podobnie jak Chińczycy, którzy też przed wiekami odkryli zbawienne właściwości konopi, podobnie jak ich odurzające, nazwijmy to, właściwości. Wszystko zależało od gatunków i bardzo się to wszystko porobiło. Zagadkowe to też całe szczęście, że w XX wieku nad konopiami postanowili pochylić się wreszcie naukowcy. Ja oraz obecny tu pan doktor ogłaszamy, że konopie są super. Nie, chłopaki! Prawdziwi naukowcy i to na długo przed wami, ci właśnie prawdziwi naukowcy szybko zorientowali się, że w konopiach występują między innymi dwie substancje: THC i CBD. Jeśli chodzi o tę pierwszą substancję, to szczególnie jest jej dużo w konopiach indyjskich i ma ona właściwości odurzające, które Czasem się przydają na przykład w praktykach religijnych, ale bardzo często zdecydowanie nie są pożądane, bo na jakiś czas ta substancja otępia zmysły. Z kolei CBD odkryte w 1940 roku nie ma tego narkotycznego działania, za to badania prowadzone od tamtej pory, czyli już długie, długie dekady, pokazują coś naprawdę ciekawego. W pełni legalne CBD, choćby w formie olejku, wielu osobom bardzo pomaga na nerwy. Może łagodzić stany lękowe, niwelować stres, pomagać się odprężyć, a to wszystko bez efektu odurzenia. To również bardzo dobra wiadomość dla osób, które mają problemy z zaśnięciem. Dzięki CBD, może wreszcie się wyśpicie. Mało tego, CBD może się również okazać zbawienne dla osób, które borykają się z migrenami. Tylko, żeby było jasne, żebyśmy się wszyscy zrozumieli: CBD to nie lek, on nie leczy, nie wiem, depresji na przykład, ale według badań może być bardzo, bardzo przydatnym sojusznikiem. Skąd wziąć taki olejek CBD? Najlepiej od kanaste, bo wtedy macie pewność, że macie produkt przebadany laboratoryjnie i to dwa razy. Bezpieczny, z potwierdzoną badaniami zawartością CBD z konopi hodowanych lokalnie. A jak to smakuje? jak chcecie, ponieważ smaków jest wiele do wyboru. Dlatego, że olej konopny jest mieszany z innym olejkiem, olejkiem nośnym, właśnie dlatego, żeby można było poszaleć ze smakami, ale też żeby lepkość była mniejsza. O wiele więcej informacji znajdziecie na ich stronie, do której link macie w opisie naszego filmu. Mało tego, znajdziecie tam też kod rabatowy, więc opłaca się, że hoho, ho. wbijajcie śmiało. A my widzimy się niedługo.